podczas piątkowej gali boksu zawodowego w Olsztynie. Swój zawodowy debiut w kategorii junior półśredniej zaliczy Michał Żeromiński. Michał, od dłuższego czasu mówiłeś, że nie możesz się doczekać tego debiutu, no i w końcu marzenie, może nie marzenie, ale jakiś tam cel w swojej karierze bokserskiej się spełnia. No wreszcie tak, przez rok czasu zaboksowałem tylko trzy walki amatorskie przed galami tutaj pana Gmitełka. Jedną walkę miałem przed galą Tomka Babilońskiego. No wreszcie jest ten upragniony debiut zawodowy. No i chyba jak to bywa w przypadku debiutów, tradycyjnie czterorundowy pojedynek, także fizycznie chyba nie powinieneś spodziewać się jakichś kłopotów. No tak, cztery rundy na początek. Przygotowany jestem dobrze z chłopakami, tutaj z grupy sparuję 28-32 rundy tygodniowo, także myślę, że jestem przygotowany na cztery rundy. Pojedynek zawodowy, więc pewnie coś nowego, ale przeciwnik pewnie niekoniecznie będzie lepszy niż ci, z którymi już miałeś okazję walczyć na ringach amatorskich, bo to będzie chyba przeciwnik z Białorusi. No i jak to bywa w przypadku zawodowych debiutów, rywal na pewno nie będzie zbyt wysokiej klasy. No tak, nie jest zbyt chyba tam wymagający, jeszcze nie znam dokładnie nazwiska tego zawodnika, no ale wiadomo, wysoko jakieś tam poprzeczki mi nie postawi. Wiadomo, że debiut zawodowy wiąże się z tym, że to jest koniec startów amatorskich. Chyba wielkiego ryzyka w przypadku twoim nie ma, że stoczysz jedną, dwa czy nieco więcej pojedynków, a potem ta kariera może zostać zastopowana i nie będzie też już alternatywy. Wtedy chyba żalu jakiegoś nie będzie. No myślę, że nie. No to, co już osiągnąłem w boksie amatorskim, Już praktycznie no, więcej nie mogłem, zrezygnował ze mnie trener Łakomiec, teraz jest trener Rutkowski. Jakbym wiedział, że trener Rutkowski będzie trenerem, to też inaczej nie przychodziłbym do grupy i nie chciał boksować zawodowo, no ale tak wyszło. Myślę, że mam taki ciekawy styl troszeczkę, pasujący pod boks zawodowy, bo troszeczkę też przyjmuję, troszeczkę oddaję, także to jest widowiskowe. Miałeś tutaj o reprezentacji Polski. Już dawno temu pogodziłeś się z tą decyzją, że nie będziesz występował jako reprezentant naszego kraju i w związku z tym tutaj zacząłeś pojawiać się regularnie na treningach. To już chyba od dłuższego czasu trwa, tak? No tutaj trenuję od stycznia 2011, także już ponad rok czasu. No, ten Łakomiec uważał, że ma lepszych zawodników, więc trudno. No. Przyszedłem tutaj spróbować szczęścia w boksie zawodowym. Mieliśmy okazję dzisiaj ciebie obserwować na treningu, twoje zajęcia. Ten chyba debiut zawodowy jednak wyzwala nowe pokłady energii. Tutaj ze sporym entuzjazmem wykonywałeś ćwiczenia. Chyba tak rzeczywiście sam to odczuwałeś. No tak, no teraz już praktycznie są takie treningi na luzie, żeby troszkę wagi jeszcze tam wrzucić. Został mi kilogram, także jakiegoś wielkiego zaangażowania nie było. Aczkolwiek no, też uczę się tego boksu od chłopaków tutaj z grupy, bo wiadomo, to troszeczkę jest inna praca na nóg, nie ma tego skakania, nie ma aż tylu ciosów, ważna jest lewa ręka. Jednak w boksie amatorskim troszeczkę inaczej byłem uczony, żeby boksować. Nie miałeś tutaj problemów ze znalezieniem odpowiednich sparring partnerów, odpowiednich pod kątem wagowym? Tutaj chyba są pięściarze, którzy mogą z tobą posparować. No właśnie tu jest problem największy, bo najlżejszy jest Maciek Suleński, który jest prawie o 10 kg cięższy ode mnie. Także mam ze wszystkimi, z Norbertem, z Darkiem Sękiem też miałem kilka rund, także no jest troszeczkę problem, ale to też chłopaki zwracają na to uwagę, że jestem lżejszy i tak mocno nie uderzają. No ale to wiadomo, jest zawsze jakieś nowe doświadczenie dla mnie. No ale jesteśmy w Warszawie, więc tutaj pewnie pięściarzy amatorskich nie brakuje, a jak nie brakuje pięściarzy amatorskich, to nie brakuje też pięściarzy walczących w twojej dywizji podobnych wagowo, więc chyba wielkiego problemu ze ściągnięciem by tu nie było. No myślę, że nie, ale to też troszeczkę, no wiadomo, jak będę zawodnikiem, stoczę kilka walk, to tacy zawodnicy będą ściągani. Jednak tu przed debiutem nie miałem takich możliwości, trenuję dwa razy dziennie, w nocy pracuję, także też odsypiam między treningami. To wiadomo, nie mam czasu, żeby szukać sobie przeciwników, chodzić do innych klubów w poszukiwaniu sparingów jakichś. Jeżeli tak twoja kariera zawodowa będzie się rozwijać, no z tej pracy chyba będziesz musiał w pewnym momencie zrezygnować. Czy tak jak Paweł Wolak na dwa etaty boksera i innego, i wykonującego inny zawód? O, z tego co się orientuję, Paweł Wolak ma rodzinę, to też wiadomo. Jest, ja jeszcze jednak rodziny nie założyłem, zakładam dopiero pod koniec roku, także zobaczymy jak to się potoczy. Wiadomo, wolałbym skupić się tylko na boksie, no ale no, tak się losy moje potoczyły, że muszę teraz pracować i trudno no, to zrobić. Trzeba walczyć. Jak zamierzasz spędzić te ostatnie dni przed pojedynkiem? Głównie chyba na relaks, tak?
Głównie tak, myślę. Teraz muszę pojechać do Radomia, do swojego miasta rodzinnego, załatwić kilka spraw. No, wracam jutro, jest ostatni taki trening, też luźny, troszeczkę pouderzać na tarczu, ten na skakankę, taką walkę z cieniem. Jedziemy do Olsztyna.